opublikowany po raz kolejny w tej chwili indeks HRE nieruchomości jest wskaźnikiem, naszym zdaniem unikatowym w Polsce, wskaźnikiem, który mówi o stabilności rynku nieruchomości. On się składa z czterech subindeksów: indeksu cen nieruchomości, indeksu gospodarstw domowych, indeksu sektora bankowego i indeksu budownictwa. Biorąc wszystkie te cztery indeksy pod uwagę, utrzymujemy syntetyczny indeks HRE nieruchomości i w związku z tym bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, które na rynku związanym z nieruchomości się mają wpływ na ten rynek i stąd syntetycznie możemy określić co kwartał, czy znajdujemy się w sytuacji prowadzących do jakiejś niestabilności czy zagrożenia, czy też jesteśmy po tej stabilnej stronie. Uważamy, że brakowało takiego instrumentu na rynku i stąd zaczęliśmy go od roku 2017 publikować. Pokazuje on nadal, że trend na rynku nieruchomości jest bezpieczny. Mamy bardzo stabilny poziom cen nieruchomości mieszkaniowych i pomimo tego, że wydaje się, że te ceny rosną, to patrząc w perspektywie kilkunastu lat oraz uwzględniając na przykład możliwości nabywcze Polaków, uważamy, że te ceny są na bardzo stabilnym poziomie. Zauważyliśmy, że w trzecim kwartale te ceny nawet wyhamowały, wzrost wyhamował i to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość, czyli znowu nie ma tej presji zakupowej spowodowanej głównie zakupami inwestycyjnymi. Ten realny popyt na zakup nieruchomości jest na wyważonym poziomie. Jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z subindeksem budownictwa, to on jest rzeczywiście na dosyć wysokim poziomie i jest na granicy progu ostrożnościowego, ale wynika on głównie z tego, że na rynku mamy wzrost cen materiałów budowlanych, a po drugie brakuje rąk do pracy. To, co może świadczyć o tym, że już jesteśmy na jakby odbiciu tego negatywnego trendu, to chociażby dane dotyczące rynku pracy, tak? Bezrobocie już jest na trochę wyższym poziomie niż w ostatnich kwartałach, co powinno spowodować, że w dłuższej perspektywie będzie trochę łatwiej o pracownika niż jest to dzisiaj. To, co może wpłynąć negatywnie na rynek pracy, to jest odpływ na przykład imigrantów za wschodniej granicy, którzy wyjadą na rynek zachodnioeuropejski czy niemiecki, który się przed nimi właśnie otwieram.